Ten piękny baśniowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Zgodnie z obietnicą i zgodnie z zapowiedziami mam dzisiaj dla Was drugi tom sagi księżycowej Marissy Meyer, czyli Scarlet. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą co i jak, to gdzieś wokół mnie lata link do pierwszego tomu sagi, czyli do Cinder, tak żeby być na bieżąco. A jest to prawdziwy smakołyk, więc naprawdę warto sprawdzić. Jakby co, filmik ten poświęcony jest drugiej części i nowemu wątkowi fabularnemu, dlatego nie ma spoilerów z części pierwszej. Jak zwykle w takich baśniowych przypadkach towarzyszy mi ten wspaniały tom baśni moich ukochanych braci Grimm. Nie przedłużając, bo wilki nie lubią czekać. Scarlet, Marissy Meyer. Dawno, dawno temu, na drugim końcu świata, na niemal idyllicznej francuskiej wsi, na farmie rodziny Benoit, znika jej właścicielka Michelle. Zaginęła nagle i bez wieści, a poszukiwania za wszelką cenę rozpoczyna jej 18-letnia wnuczka Scarlet. I jak to bywa w baśni o czerwonym kapturku, bo Scarlet jest tutaj czerwonym kapturkiem, na drodze dziewczyny pojawia się wilk, a raczej uliczny zapaśnik zwany wilkiem, czyli Wolf. Ten za to zdaje się coś wiedzieć na temat zaginionej babci Scarlet, i teraz nie pozostaje nic innego naszym bohaterom, jak rozwikłać tajemnicę. A wszystkie tropy prowadzą do Paryża, do miasta świateł i mrocznych sekretów. O ile w baśni o czerwonym kapturku najważniejszy był aspekt moralizatorski, który brzmiał: uważaj dziewczynko na niecne wilki, bo niekoniecznie to co przystojne jest dobre, to motyw główny Scarlet opiera się na poszukiwaniu babci. Wilk, czyli Wolf, jest częściową odpowiedzią, jest sam w sobie wskazówką i dlatego Scarlet zamiast uciekać musi zbliżyć się do mężczyzny. Jej zadaniem jest oswoić dzikość, a jednocześnie wykorzystać jego siłę i umiejętności, żeby odnaleźć babcię. Oczywiście on ją zwodzi, bo takie jest jego zadanie. W końcu baśń na zawsze pozostanie baśnią. Nie wiem czy wiecie, ale w jednej z pierwszych wersji czerwonego kapturka autorstwa Charlesa Perrault czerwony kapturek na końcu ginie. Tak w ramach morału, by zadziałało na wyobraźnię każdej małej dziewczynki, czerwony kapturek zostaje pożarty, bo nikt jej nie pomaga. Smutnej pikanterii dodaje fakt, iż wilk najpierw zmusza dziewczynkę, by położyła się z nim nago do łóżka i wtedy następuje pożarcie. Oczywiście domyślamy się, że to pożarcie jest tutaj jak najbardziej symboliczne. W tej okrutnej wersji baśni wilk jest raczej wilkołakiem, czyli człowiekiem i wilkiem jednocześnie. A teraz w ramach podsumowania mam dla Was trzy powody, dla których warto pożreć, warto zachwycić się i wkroczyć w ten baśniowy świat Scarlet Marissy Meyer. Po pierwsze, baśniowy symbolizm. No właśnie, Scarlet jest tutaj dziewczyną u progu dorosłości, która pozostawiona samej sobie musi dokonać pierwszych kobiecych i dojrzałych decyzji. Jest tutaj Wolf, czyli mężczyzna o dzikiej naturze i babcia jako symbol dojrzałej kobiecości. Marissa Meyer niczego nie pominęła, tylko ubrała w inne słowa. Po drugie, zuchwały kopciuszek. Nie zapominajmy o Cinder, która powraca w tej drugiej części sagi i aż dziw bierze, że jej pierwowzorem jest ten nudny i zwyczajny kopciuszek. To dla tej postaci chce się pożerać tę historię w mgnieniu oka. Po trzecie, rozdział Królowej Lewany. No i dla Królowej Lewany, bo to ona wciąż pozostaje moją ukochaną postacią i tym razem przez krótki moment mamy szansę zobaczyć świat jej księżycowymi oczami. Uwielbiam. Scarlet Marissy Meyer to doskonała, przepyszna kontynuacja księżycowej sagi i wydaje mi się, że jest nawet lepsza od pierwszego tomu. Waham się tutaj, bo moje odczucia zmieniały się szaleńczo podczas lektury. Raz byłam zachwycona, później trochę mniej mi się podobało i doszłam chyba do wniosku, że Cinder i Scarlet są na równi dobre. Czyta się naprawdę wspaniale, jest jeszcze więcej baśniowych motywów, a część z nich wychodzi naprzeciw wyobraźni dorosłego czytelnika. Co więcej, pojawiają się tutaj świeżuchne wątki, które idealnie wpasowują się w świat stworzony przez Marissę Meyer i dopowiadają te pomniejsze elementy stworzonej opowieści. Scarlet to kolejny pyszny smakołyk spod pióra Marissy Meyer i teraz nie pozostaje mi nic innego jak polecić tę serię, jak i ten tom wszystkim baśniożercom. To czysta radość z lektury, a to cenię sobie bardzo. Ostrzę już sobie pazury na Crest, czyli na trzeci tom sagi i nie omieszkam Wam o nim opowiedzieć po lekturze. I to wszystko na dziś. Po więcej czerwonego kapturka, po więcej wilka i samej Scarlet, koniecznie zajrzyjcie na bloga.
A my widzimy się już w bezsenną środę i obiecuję Wam, że będzie strasznie. Do zobaczenia, pa pa!